Cześć, witam Cię serdecznie. Ja mam na imię Daria, jest to kolejny odcinek kursu programowania mikrokontrolerów w języku C dla osób początkujących. W poprzednim odcinku omawialiśmy instrukcje sterujące. Były to instrukcje, dzięki którym kod programu mógł być odczytywany w innej kolejności niż tak po prostu, jak to zwykle ma miejsce z góry na dół. Mówiliśmy ostatnio o pętli while. Teraz chciałam Ci opowiedzieć o bardzo podobnej pętli. Nazywa się ona pętla do while. Czym ona się różni? Instrukcje zapisane w pętli do while wykonują się dopóki spełniony jest warunek, ale ten warunek umieszczony jest na końcu. Przyjrzymy się konstrukcji pętli do while. Na początku mamy oczywiście słówko do. Następnie otwieramy nawias klamrowy i w ten nawias klamrowy wpisujemy instrukcję, bądź cały blok instrukcji, które mają się wykonać w pętli. Zamykamy ten nawias, a następnie wpisujemy słówko while i w nawiasie jakiś tam warunek. Żeby zobrazować sobie, jak działa ta pętla, najlepiej myślę prześledzić to na przykładowym programie. Ja już tutaj mam otwarty program AVR Studio 4. Jak widzisz, wpisałam już numer ćwiczenia, jego cel, a celem będzie załączanie, wyłączanie co jedną sekundę diody LED, która połączona jest z nóżką PD0 mikrokontrolera, a z drugiej strony połączona jest, to ważne, do plusa zasilania, nie do minusa jak zwykle, ale do plusa zasilania, oczywiście przez rezystor. I naszym celem tego ćwiczenia jest sprawdzenie, ile razy zaświeci się ta właśnie dioda LED, jeżeli w warunku wpiszemy 0. 0, jak wiemy, oznacza, że warunek nie jest spełniony, a skoro nie jest spełniony, to na przykład przy pętli while ta dioda w ogóle by się nie zaświeciła. Jak to będzie w tym przypadku? Zobaczymy. Najpierw zacznę od, oczywiście od ustawienia wewnętrznego zegara, częstotliwości tego zegara. Frequency, wpisujemy tutaj wartość 1 1 i 6 zer, ok. Następnie dołączymy biblioteki obsługujące wejścia, wyjścia mikroprocesora. Teraz dołączymy biblioteki, które obsługują opóźnienia. I otwieramy główną część naszego programu, int main. W nawiasie nic nie ma, tu zostawiamy puste, a następnie otwieramy nawias klamrowy. Na początku ustawimy rejestr DDRD dla nóżki PD0 jako wyjście. W tym celu wpisałam DDRD, prosta kreska równa się podkreślenie BV i numer bitu, czyli bit zerowy. Na końcu oczywiście średnik. I co dalej? Dalej wpisujemy już naszą pętlę do while. Zaczynamy od słówka do, następnie otwieramy nawias klamrowy i wpisujemy tu instrukcje, właściwie operacje bitowe. Najpierw operację bitową załączającą diodę, czyli port D end równa się podkreślenie BV w nawiasie 0. Dioda miała się świecić 1 sekundę, więc wpiszemy opóźnienie 1 sekundę, podkreślenie delay, podkreślenie ms, w nawiasie wpisujemy wartość 1000, zakończamy to średnikiem. Teraz operacje bitowe mające na celu wyłączenie diody LED, czyli port D, prosta kreska, równa się podkreślenie BV, w nawiasie 0, tutaj także średnik. I także opóźnienie 1 sekunda, czyli podkreślenie delay, podkreślenie ms, w nawiasie 1000 i średnik. W tym momencie zakończamy blok instrukcji, które mają wykonywać się w pętli. Następnie wpisuję słówko while i w nawiasie ten przez nas ustalony warunek, czyli 0. Teraz wystarczy już zakończyć nawiasem klamrowym główny program i dokonać kompilacji. Program skompilował się poprawnie, wszystko jest w porządku. Wgrajmy zatem program do mikrokontrolera. I
Jak widzicie, dioda zaświeciła się jeden raz na jedną sekundę, a następnie pozostała wyłączona. I to jest właśnie ta najważniejsza cecha pętli Dual. Instrukcje zawarte w tej pętli wykonają się co najmniej raz. Nawet jeżeli warunek wykonania tej pętli nie jest spełniony. To tyle jeżeli chodzi na dzisiaj o pętlę Dual. Obserwujcie nas na Facebooku, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka. I mam nadzieję, do zobaczenia. Cześć!